otwierając dyskusję, zachęcając ostatnia taka sprawa, która się właśnie dzieje w tej chwili, to jest kwestie samorządu, przyszłości samorządu i tego, że Jarosław Kaczyński kilka dni temu bardzo mocno w taką agendę publiczną wrzucił kwestie samorządu, ordynacji, liczby kadencji. Oceniamy, że PiS, mając już kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym, postanowił przejść do ataku w tym obszarze, chcąc no, zmienić tę sytuację, w której no, tak naprawdę rządzi w jednym województwie na 16, w sąsiednim, podkarpackim. W dużych miastach, czy nawet w średnich miastach, na palcach jednej ręki można policzyć polityków PiS-u, którzy są prezydentami lub burmistrzami. Więc czekają nas tutaj spore emocje, być może przyspieszenie wyborów, poważnie się z tym liczymy, że one mogą się nie odbyć w terminie jesiennym 2018 roku, a być może nawet jesienią tego roku. A ponieważ samorząd to nie są tylko samorządowcy czy urzędnicy, to jesteśmy my wszyscy, taka jest definicja samorządu. Każdy z nas, dlatego to bardzo mocno kładę Państwu na sercu, bo można się spierać o różne reformy po 89 roku i niektóre były bardziej udane, niektóre mniej udane. Pewnie gdyby można było cofać czas, to autorzy by coś zrobili lepiej, inaczej, ale samorząd jest wielkim sukcesem. I tutaj, czy się przegrywa, czy wygrywa, to niewątpliwie widać to gołym okiem w całej Polsce, że dzięki samorządowi Polska się zmieniła, miasta, wsie wyglądają inaczej. Fundusze europejskie, dlatego najlepiej wykorzystywaliśmy jeszcze to jakiś czas temu, no, dzięki temu, że Polska się zdecydowała na bardzo odważną drogę, to znaczy tak naprawdę powierzenie tego samorządowi wojewódzkiemu i ten we współpracy z powiatami, gminami, miastami to dalej robił. Także apeluję o to, żeby mieć to bardzo na sercu w 2017 roku i jak trzeba będzie bardzo bronić samorządu, bo to jest coś takiego, co jest tutaj trwałym elementem demokracji. I jak pole demokracji się zmniejsza, a niewątpliwie się zmniejsza właśnie przez zniszczenie niezależności Trybunału, zawłaszczenie różnych instytucji, wrzucanie takich kłamstw do opinii publicznej, właśnie jak Tuncz, czy kto widział film, albo nawet kto nie widział, no to sobie zdaje sprawę, jak haniebne to jest manipulacje. Ale to, żeby wyśmiać, tak, to można pewnie mądrzej się zachowywać, tak, ale to jest zupełnie coś innego niż twierdzić, że się zebrali ludzie, zebrali się parlamentarzy opozycji, chcieli obalić władzę, tak, i wyłączali sygnały telewizyjne i jeszcze załatwiali kanapki, czy tak. Także traktujmy to poważnie, bo o poważne rzeczy chodzi. I niewątpliwie ta tarcza samorządu powinna być takim elementem, która to jest taką esencją demokracji. Większość spraw dzieje się właśnie lokalnie i o to trzeba walczyć, o tego trzeba powiedzieć.